Dziś od samego rana w szkole Woli Radziszowskiej wesoło i radośnie. Co to za święto? Mamy Dzień Sportu połączony z zakończeniem naszego projektu Organizacja Zajęć Pozalekcyjnych z Fundacją PZU. Projekt realizowaliśmy w ciągu roku szkolnego. Dzieci przychodziły na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Codziennie inne. W poniedziałki teatr, we wtorek angielski, w środę robotyka, w czwartek muzyka, w piątek plastyka. I dzisiaj nasze grupy są tu z nami, ale także jest to święto całej szkoły, wszystkich uczniów, również tych, którzy nie chodzili na zajęcia, aczkolwiek w mniejszości. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach to prawie 3/4 szkoły. Co dzisiaj można było zobaczyć? Najpierw zaprezentowała się grupa aktorska z przedstawieniem baśniowy Ambaras. Później był mini koncert gitarowy. W tym momencie trwa robotyka, pokaz pracy robotów przygotowany przez uczniów uczęszczających na robotykę. Cały czas trwają warsztaty plastyczne, zmieniamy się klasami. Dzieci robią bransoletki, robią breloczki i różne ozdoby dla siebie. I to wszystko dzięki współpracy stowarzyszenia ze szkołą. Oczywiście bez zgody dyrekcji szkoły nie byłoby możliwe przeprowadzenie projektu, natomiast całość finansowana jest przez Fundację PZU oraz dotacje gminy Skawina. Dzięki tym środkom dzisiaj dzieci dostają wszystko za darmo, poczęstunek, przygotowane mamy paczki z upominkami, ze słodkim poczęstunkiem i wszystko to, co dzisiaj zrobią tutaj, zabierają ze sobą do domu. A jakie plany na najbliższą przyszłość? Chcielibyśmy kontynuować zajęcia, zobaczymy, jak nam się uda. Odzew jest taki, że dzieciom się zajęcia podobały, są zadowolone, dużo się nauczyły i chciałyby przychodzić znowu na te zajęcia. W dniu dzisiejszym na terenie szkoły, oprócz dzisiejszych zajęć, które prowadzimy, państwo pedagodzy z naszej szkoły prowadzą zajęcia sportowe. Oprócz tego pokaz mamy jeszcze Straży Pożarnej. Z dnia dzisiejszego wszystkie dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, otrzymują upominki oraz medale i dyplomy. Na warsztatach zaczynaliśmy od pokazania środowiska Lego Mindstorm, w którym dzieciaki programują odpowiednie roboty. Następnie poznawaliśmy poszczególne klocki, jak sensory ruchu, sensory dotyku. Dzięki tym sensorom dzieciaki mogły najpierw poruszać się po pewnym wyznaczonym zakresie. Następnie przeszliśmy, zbudowaliśmy mały tor, budowaliśmy odpowiedniego robota. Zadanie było przejechanie odpowiedniego toru pod warunkiem, że mamy do wykorzystania tylko sensor dotyku do skrętu. Kiedy dotknęliśmy ściany, musieliśmy się wycofać o pewien dystans, obrócić robota, kierować się w dalszym kierunku. Na tych wszystkich warsztatach także zbudowaliśmy roboty, dzięki którym dzieciaki przy użyciu aplikacji, którą przygotowałem dla dzieciaków, potrafiliśmy się dzięki nimi bawić, tak? Poprosili nas o robienie bransoletek. Dla kogo te bransolety? No, każdy ma różne pomysły. Wszyscy robią w sumie dla przyjaciół. Mamy dzień sportu. A co ty teraz robisz? Serduszko. Piłeczkę. Co z tą piłeczką będziesz robić? Dam mamie.